empatyczna komunikacja to jest komunikacja, która nadaje wartość, tak? Czyli kiedy ja chcę się komunikować poprzez empatyczny kontakt, to ja chcę nadać wartość sobie, Tobie i naszej relacji. Czyli w tej komunikacji chodzi o to, żeby być widzianym. I pierwsza i podstawowa rzecz to to, że empatia. Jest paliwem bliskości. Co to znaczy? To znaczy, że moje ja, które ja widzę, które ja znam, to kim jestem, czyli mm, moje ja, które jest wartościowe, które ja doceniam w sobie, spotyka się z twoim ty, które jest równie wartościowe jak ja. Czyli to, co jest ważne, to to, że my. W empatycznym kontakcie, w empatycznej komunikacji mówimy, że my jesteśmy równi, równi w godności osobistej, czyli równi z samego faktu bycia człowiekiem, i że inny oznacza tylko i wyłącznie inny, ani lepszy, ani gorszy. I teraz, jeżeli ja mam w sobie taką gotowość i taką postawę do powiedzenia, że Moje ja jest równe Twojemu Ty, to ja dopiero jestem w stanie wyjść do kontaktu, czyli do czegoś, co my w empatycznej komunikacji nazywamy przyjęciem perspektywy drugiej strony. Czyli ja mam gotowość usłyszeć, jak to jest dla Ciebie. Zobaczcie, że bardzo często, kiedy spotykamy się z kimś, i ta osoba coś do nas mówi, to my mamy taką naturalną chęć albo opowiedzenia, jak to jest u nas, albo powiedzenia jej, że się myli, albo powiedzenia jej, że jest inaczej. Taki przykład, który lubię, to jest przykład remontu w domu: czyli dzwonię do Piotra i pytam, co tam teraz, Piotr, się wydarza u ciebie, jeśli chodzi o remont. A Piotrek mówi: Podłogę kładziemy, nie? I ja pytam, hm, a jaką kładziesz podłogę? Że niby mam ciekawość, prawda? I Piotrek mówi, no wiesz, wymyśliliśmy takie tam białe, białe płytki dużego formatu w przedpokoju. Kto w tym kraju zapyta, hmm, to ciekawe, wymyśliliście białe płytki dużego formatu. Ciekawa jestem, dlaczego. Właśnie takie płytki, dlaczego takie wybraliście? Nie? Taka ciekawość przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Większość ludzi powie: Białe płytki oszalałeś, że to się będzie tak syfiło, że trzeba będzie sprzątać trzy razy dziennie. Albo stary, moi znajomi mieli białe płytki, mało się nie zabili o nie, a potem mało się nie rozwiedli przez nie. Albo moim zdaniem tylko szare płytki się nadają. Albo wiesz, powinieneś rozważyć, czy nie lepiej byłoby drewnianą podłogę, albo taką, co udaje drewno, bo wiesz, bo to się będzie łatwo sprzątać. Kontakt zabity. Zobaczcie, że my mamy bardzo mało takiej umiejętności, takiej naturalnej zdolności pod tytułem jestem zaciekawiona Twoją perspektywą, czyli Zamiast mówić z mojego ja, ja uważam, że to złe, ja uważam, że to głupie, moim zdaniem byłoby lepiej, przechodzę w ogóle na Twoją perspektywę, tak jakbym stawała po Twojej stronie i mówię: Hmm, ciekawa jestem, co Ty widzisz, ciekawa jestem, jak Ty to widzisz, albo dlaczego Ty tak to widzisz. I to, co jest ważne, to to, że w empatii chodzi o to, żeby powstrzymać się od oceny. Co to znaczy? To znaczy, że ja, to, że Piotrek mówi, że on wybiera białe płytki dużego formatu, bo on chce sobie rozjaśnić mieszkanie i on się dobrze czuje w jasnych pomieszczeniach, i jemu mycie podłóg się sprawdza, a właściwie to według niego mniej brud widać na tych tam białych niż na ciemnych, to jest jego prawda. Czyli w empatii chodzi o to, że ja słucham tego co ty mówisz jako prawdy, której ja nie znam. Tak? Czyli jeżeli mm, nie wiem, Monika mówi do mnie zdanie, wiesz, mm, za mało ze sobą rozmawiamy, to ja mam do wyboru albo zacząć ją przekonywać, że to nieprawda, czyli że ona nie ma racji. Czyli, że jej perspektywa jest błędna, albo mogę powstrzymać się od oceny, zatrzymać się na chwilę i pomyśleć sobie, według Moniki, my za mało rozmawiamy. Czyli, że Monika czegoś ode mnie potrzebuje i że to zdanie, które ona do mnie wypowiada, jest informacją o niej. Empatia w byciu z drugim człowiekiem polega na tym, że ja chcę usłyszeć informację, którą ta osoba właśnie chce mi przekazać, tak jak ona to widzi, bo ona ma inny świat przeżywania, bo ma inne doświadczenia, bo ma inne potrzeby, bo jest w innym stanie w tym momencie, bo ma inne być może sposoby realizacji swoich potrzeb. I teraz ja chcę zauważyć emocje drugiej osoby i chcę o nich powiedzieć, chcę z nią o nich porozmawiać, a nie je zanegować. A taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to nie wiem, ktoś mówi: Jestem zmęczona sprzątaniem domu a druga osoba mówi no wiesz ale przynajmniej masz co sprzątać ktoś mówi mam trudno z moim dzieckiem no ale wiesz przynajmniej masz dzieci nie? albo wiesz mam trudno w pracy no ale przynajmniej masz pracę albo wiesz inni mają gorzej zobaczcie że empatia w relacji z, os z drugą osobą to jest towarzyszenie takie jakby podążanie za tym kimś w tym, co on mówi takie, taka próba odkrycia. Co ważnego on w tym momencie mówi o sobie. I teraz to, co jest ważne, to takie zdanie, które ja lubię, które mówiła Brana Brown, że empatia to jest wrażliwy wybór. Co to znaczy? To znaczy, że ja mam teraz do wyboru. Wybieram między sobą a tobą. Między kontaktem z, ze swoimi myślami, a kontaktem z Twoimi uczuciami. Co to znaczy wrażliwy wybór? To znaczy, że ja wybieram, czy ja chcę Cię usłyszeć, czy ja chcę Ci towarzyszyć. Czy ja wybieram, że ja to teraz ocenię i ja Ci powiem, co ja na ten temat myślę. A jeszcze na dodatek Ci powiem, że robię to dla Twojego dobra, żeby Cię ustrzec przed tą podłogą, bo ja wiem, jak to będzie potem Tobie trudno i ciężko. Wiecie, jeżeli chcemy, żeby ludzie byli z nami w kontakcie, czyli jeżeli chcemy być blisko, bo no, tak naprawdę empatia jest o bliskości, to oni potrzebują być zaakceptowani w swoich wyborach. O, przychodzi mi do głowy osobisty przykład, więc się nim podzielę, ponieważ moim absolutnym marzeniem przy budowie domu były okna od podłogi do sufitu czyli cała ściana okien 10 metrów długości, 3 metry wysokości. <tryk> Możecie sobie wyobrazić, co słyszałam na temat tych okien. Jakie to będzie trudne je myć, jakie to będą dramaty, jakie to będzie brudne, ile to kosztuje, wszystko. Dwie osoby zadały mi pytanie, hmm, a co Cię pociąga w tym, żeby mieć całą ścianę okien? I one usłyszały to, że ja chcę budząc się mieć widok na las, to, że ja chcę mieć las w swoim domu. To, że dla mnie fascynujące w mieszkaniu na wsi jest to, że widzę piękny ogród z cudownymi kwiatami i nie muszę lecieć do okna, żeby go zobaczyć. I kiedy ktoś mnie zapytał, to mógł zobaczyć tą historię moimi oczyma. W empatycznym kontakcie chodzi o to, żeby być ciekawym historii drugiej osoby. Ona nam ją chętnie opowie. Teraz przełóżcie to na chwilę na... Swoich bliskich. Czyli na przykład no, mamy czas kupowania prezentów. Zadajmy sobie pytanie, co ucieszy moje dziecko i dlaczego ono chce, żebym mu kupiło taki, kupiła takie klocki, a nie inne? Dlaczego to jest ważne? Wiecie, wie, wielu ludzi dzwoni i pyta. Co tam twoja, czym tam twoja, twoja córka się teraz bawi? Co mogłabym jej kupić? Ja mam taką tam lalkę różową Barbie, wiesz, nie? Dobra, to kupię lalkę. Najlepiej podeślij mi linka. To ja tam tą lalkę kliknę. Albo w ogóle, wiesz to Wyślę Ci kasę, Ty kliknij. Nie? Zobaczcie, co się wydarza. Zamiast spotkania w bliskości pod tytułem O, Twoja córka bawi się lalką. Taką, ciekawa jestem. Dlaczego, nie? Co, 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 co tu się wydarza? My chcemy załatwić sprawę. Empatia to wrażliwy wybór, czyli ja wybieram między tym, co ja mam ważnego do powiedzenia, a tym, co ja chcę ważnego usłyszeć o Tobie. To jest bardzo trudny wybór, ponieważ my wszyscy jesteśmy bardzo głodni bycia usłyszanym. My sobie tą uwagę wyrywamy jak kartofel gorący taki, nie? Czyli jedna osoba zaczyna mówić, a druga mówi, mam tak samo, mam podobnie. To ja Ci teraz opowiem, jak to jest u mnie. Nie? Ja mam takiego jokera, a Ty masz takiego jokera. Ale też yy, to jest o, mm, o tym, że mamy głód bycia wysłuchanym, ale też uwaga, my bardzo chcemy naprawiać. I teraz wyobraźmy sobie kogoś, kto jest smutny. To, jak człowiek jest smutny, to on potrzebuje, żeby mu pozwolić być smutnym i żeby w tym towarzyszyć. Natomiast my bardzo chcemy go naprawić, żeby on nie płakał, żeby mu nie było smutno, żeby szybciutko wrócił do nas do kontaktu. Tylko uwaga, nasza odpowiedź nic nie naprawi. To, że ktoś jest smutny, a my mu powiemy, nie przejmuj się, albo powiemy. A, twój kolega jest dziadem, nie zasługuje na to, żebyś był jego kolegą czy koleżanką. To niczego nie naprawi. To tylko daje tej osobie informację, to, co, to kim jesteś i to, co przeżywasz, nie jest dla mnie ważne. My potrzebujemy w empatycznym kontakcie dać bliskość. Czyli jeszcze raz wracam: empatia to paliwo bliskości. I uwaga, Zaufajcie mi, uwierzcie, spróbujcie. Nie wiem, jakiego jeszcze magicznego zaklęcia mogę użyć, żebyście chcieli przyjąć, że bliskość naprawdę przynosi ulgę. Ulgi nie przynosi pocieszania. Ulgę przynosi bliskość. Czyli to, że ktoś mówi, to jest okej, okay, że jest Ci trudno. To jest ok, że jesteś zmęczony. To jest ok, że jest ci smutno. To jest ok, że jesteś w życiowej dziurze. I uwaga, masz prawo tam być tak długo, jak długo chcesz, a ja na ciebie zaczekam. Nie wyciągajmy ludzi z dziury na siłę. Jak ktoś się przewróci, to może też trochę poleżeć. Miejmy przyzwolenie na to, właśnie na tym polega empatyczny kontakt, że ja komuś mówię: Tak, jest ci trudno, możesz poleżeć. Zobaczcie, do jakiego wariactwa doszliśmy. Człowiek ma wypadek samochodowy, może stłuczkę, może nawet nie wypadek. I pierwsza myśl jest taka: O Boże, o Boże, co się stanie, jak mi długo nie będzie w pracy. Muszę się jak najszybciej pozbierać. Zamiast Rany, ile potrzebuje czasu, żeby się pozbierać. Jesteśmy przeziębieni, ile tych tam nie wiem, co tam się teraz bierze, teraflu muszę łyknąć, żeby się szybko postawić na nogi. My mamy bardzo dużą trudność w byciu empatycznym dla siebie. Dlatego nam jest trudno być empatycznym dla innych, bo empatia to wyrozumiałość. Czyli ja rozumiem. Że w danym momencie czegoś potrzebuję, coś jest dla mnie ważne, o coś ważnego dla siebie chcę zadbać i szukam możliwości zadbania o to na swój sposób, który będzie dla mnie dobry. Natomiast zauważcie, że nam jest trudno w ten sposób funkcjonować, bo kiedy nam, kiedy nam się przydarzy coś, nie wiem, trudnego, to my mamy pierdylion doradców. Natychmiast zaraz ktoś nam powie, co robić. Siedzę ostatnio na zajęciach, zaczynam się kręcić, bo wolą mnie plecy i słyszę, gdybyś chciała, to mam tejpy w plecaku. Wożę ze sobą. Drugi podchodzi i mówi, mam dobry lek, gdybyś potrzebowała. Trzeci podchodzi i mówi moje ulubione zdanie, znam najlepszego fizjoterapeuta. Żadna osoba nie wpadła na to, żeby podejść i zapytać: Posłuchaj, a jak ty się tak kręcisz, to co właściwie tam się z tobą dzieje? Nikt nie zapytał, ale wszyscy mieli pomysł, jak mi pomóc. I oczywiście większość z Państwa w tym momencie się napina i mówi: Ale co złego w tym, że chcieli pomóc? Nic złego. Tylko nie było mnie, był tylko mój ból i ich chęć bycia ulżenia w moim bólu natomiast ja zostałam zniknięta człowiek potrzebuje być widziany w tym co dla niego ważne i zapytany co dla niego ważne a my znikamy ludzi bo nie widzimy siebie czyli żeby mieć empatię z drugą osobą my potrzebujemy najpierw połączyć się ze sobą czyli kiedy widzisz Drugą osobę, która robi coś i ty masz ochotę zadziałać, naprawić, um, pomóc, dać radę, to najpierw się zatrzymaj i zastanów się, jaka twoja potrzeba za tym stoi. Czy ty naprawdę chcesz towarzyszyć tej osobie, czy ty być może w tym momencie chcesz być ważny, ważna, chcesz pomagać, bo ty masz potrzebę pomagania? E, chcesz być widziany albo chcesz być usłyszany, bo Ty masz teraz bardzo dużo dobrych rad. Czy naprawdę w tym, co robisz, chodzi o drugiego człowieka, czy chodzi o Ciebie? Bo my mamy piękne kłamstwo pod tytułem A przecież chciałam tylko zadbać o Ciebie. Wspaniale. Ale zapytałeś mnie A, czy potrzebuję pomocy? B, jakby ta pomoc wyglądała dla mnie? Czyli empatia. To towarzyszenie drugiej osobie z uważnością, ciekawością, a jednocześnie wspieranie go w docieraniu do jego uczuć i potrzeb. Czyli nam chodzi o taki dialog i taką jakość kontaktu, w której ta osoba sama potrafi też dotrzeć do tego, co jest dla niej ważne, co ona w tym momencie czuje. I czego ona potrzebuje, i co może z tym zrobić. W żadnym razie nie jest to pocieszanie, nie jest to naprawianie, nie jest to pobłażanie, nie jest to usprawiedliwianie. Chodzi o wspieranie tej osoby w lepszym rozumieniu siebie. I teraz jest taka złota zasada zmiany nawyków. Mam nadzieję, że wszyscy już słuchający mnie wiedzą, jakie to są komunikaty, które nam nie służą, ale często nie wiemy, co z tym zrobić, czyli jak zmienić nawyk. Złota zasada zmiany nawyku brzmi: zacznij robić coś inaczej. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli chcemy hmm, przestać coś robić i będziemy sobie mówić: Dobra, to ja już nie będę doradzać. Dobra, to, to, to ja już po prostu pogryzę się w język i nie będę, no nie wiem, nam pocieszać. To język nam spuchnie a i tak nic z tego nie będzie, bo jak to mówią niektórzy, no po prostu siedzą, te słowa same wyłażą mi po prostu z paszczy i ja już nie mogę nad nimi zapanować. One idą. No to to nie zadziała, bo nawyk jest silny, bardzo mocno zakorzeniony w naszym systemie nerwowym i w naszym mózgu. Złota zasada zmiany nawyków Higa mówi tak: znajdź wskazówkę. Czyli znajdź taki bodziec. Zauważ sytuację, w której odpala ci się ten sposób komunikowania. Zobacz, jaka za tym stoi potrzeba twoja i wprowadź nowy sposób działania, nowy, inny. Czyli jeżeli chcemy zmienić nawyk komunikacyjny, chcemy przejść ze świata przemocy komunikacyjnej do świata empatii, to potrzebujemy się nauczyć Nowego sposobu komunikowania się. I teraz możemy powiedzieć, że mamy pięć takich elementów w porozumieniu bez przemocy. Przejdźmy króciutko przez te pięć, żebyście mogli zobaczyć, jak można praktycznie z tym działać. Pierwsza rzecz, kiedy widzisz daną sytuację, to zastanów się, jakie masz myśli na ten temat. Podam przykład. Hmm, koleżanka mówi, że. Jest przepracowana i że właściwie to... Nie, le, ledwo żyje i jak wraca do domu, to ostatnią rzeczą, o której myśli, to jest, żeby posprzątać. No i wraca do domu, no ale ten jej mąż to w ogóle nie sprząta. A, I ona się zastanawia, co z tym zrobić. No to pomyśl sobie, jakie masz myśli na ten temat. Pierwsza myśl jest taka, no dobra, przecież nie musi sprzątać, może sobie wynająć panią. Druga myśl jest taka, bo że wszyscy faceci są beznadziejni. Kolejna myśl, no to niech mu powie, że ma sprzątać. No jakbym była nią, to przecież jakby chodziłby u mnie jak w zegarku. Są różne myśli. I teraz, jak już wiecie, jak się nakręcimy myślami, no to myśli nas prowadzą do tego, że w nas rosną różnego rodzaju emocje. I my bardzo wtedy chcemy coś zrobić z tymi emocjami. I tu jest klatka stop. Okej, okay, takie mam myśli na ten temat. Ale te myśli zaprowadzą mnie do ocen. One mnie prowadzą do ocen. Do jakich ocen one mnie prowadzą? Do tego, że mężczyźni są źli. Do tego, że kobiety sobie nie radzą w życiu. One mi coś fundują, te moje myśli... Co nie będzie służyło kontaktowi i porozumieniu. W związku z tym robimy tutaj klatkę stop i mówimy sobie: Dobra, tak myślę, ale jakie są fakty? Oddzielam moje oceny od faktów. Moja koleżanka powiedziała mi, że kiedy wraca do domu, to jest zmęczona i nie chce się jej sprzątać. I kiedy widzi swojego męża, który, to który tego nie robi, to jest tym rozczarowana. Ona właśnie to mi powiedziała. Co ona mi jeszcze powiedziała, ważnego o sobie? Ona mi jeszcze powiedziała o tym, że jest zmęczona i że czasami jest smutna, bo potrzebuje wsparcia od tego męża. I chyba jeszcze mi powiedziała, że ona potrzebuje być widziana przez niego. Że ona by chciała, żeby to sprzątanie było dla niego tak samo ważne jak dla niej. I chyba jeszcze mi powiedziała, że potrzebuje empatii i wsparcia, żeby on zobaczył, że ona czasami jest zmęczona i że chciałaby być w tym zmęczeniu zobaczona. Kurczę, dużo rzeczy mi powiedziała ta koleżanka o sobie. Zobaczcie, kiedy ja to mówię, kiedy ja się koncentruję na tym, co ta koleżanka mi powiedziała o sobie... Ja nie mam w sobie złości ani irytacji. Ja zaczynam mieć, lubię to słowo, troszkę poszpanuję angielskim. Ja zaczynam mieć connection. Ja zaczynam mieć to połączenie z nią, nie z tym światem, do którego ona idzie. Ja zaczynam ją widzieć w tym, co dla niej ważne w tej sytuacji. I zobaczcie, jaka mi się pojawia wtedy emocja. Mi się od razu pojawia współczucie. Mi się od razu pojawia jakiś taki element smutku, że kurczę, tak mi smutno, kiedy widzę, jak jest jej trudno. I ten smutek i to współczucie, ono mnie prowadzi do jakiejś mojej potrzeby. Być może do mojej potrzeby relacji, być może do mojej potrzeby empatii. Być może do mojej potrzeby wsparcia tej mojej koleżanki. Ale zobaczcie, że kiedy ja widzę jej potrzeby, czyli oddzielam moją szajbę związaną z myślami, które by mnie zaraz doprowadziły do ataku, podpowiedzi itd. A zatrzymuję się na tym, co ona mówi o sobie. To ja mogę się z tym połączyć i zastanawiam się, okej, okay, to czego ja potrzebuję w tym momencie w relacji z nią, co mogę jej dać i czego ona może potrzebować ode mnie. I dopiero wtedy, kiedy ja się na tym zatrzymam, co oczywiście jest dużym wyzwaniem, ja nie mówię, że to jest łatwe, to ja wtedy mogę sobie powiedzieć: Dobra, to o co ja mogę zadbać w relacji z nią, Albo o co mogę ją zapytać? W czym mogę jej towarzyszyć? Dopiero tutaj pojawia się ten element pod tytułem, o którym mówiłam wcześniej: wrażliwy wybór. Czy ja mogę powiedzieć: Posłuchaj, tak się zastanawiam, czy ty teraz potrzebujesz wsparcia, czy chciałabyś być wysłuchana przeze mnie? Czyli sprawdzam temat jej potrzeb. Mogę powiedzieć: Wiesz, kiedy cię słucham, to tak jest mi smutno, bo słyszę o twoim zmęczeniu i słyszę, że jest ci trudno. Mogę powiedzieć o swoich emocjach w relacji z nią. Zobaczcie, że cały czas jesteśmy w kontakcie. Mogę też powiedzieć: Wiesz, kiedy to słyszę, to jestem bezradna, bo jesteś dla mnie bardzo ważna, a nie umiem ci pomóc. Zastanawiam się, co mogę dla ciebie zrobić. Ale mogę też po prostu zapytać Posłuchaj, a jak ty to mówisz, to co ty ode mnie potrzebujesz? I to jest ta, powiedziałabym, drobna, a jednocześnie ogromna różnica, w której ja podejmuję decyzję, co zrobię, versus moje ciało i moje nawyki komunikacyjne podejmują decyzję za mnie pod tytułem: Słuchaj, wiesz, co. Jakby coś, to ja mogę ci tam stówkę na panią sprzątającą odpalić yy, i tam cię wesprę, bo dla mnie to nie jest problem, a ty będziesz mogła sobie załatwić temat i będziesz mniej zmęczona. Tak? W tym drugim przypadku ja pomijam drugą osobę. Ja jej już nie towarzyszę. Zresztą, jakoś tak jest, że ja bardzo często od kobiet słyszę, że kiedy one mówią do swoich mężów, to one chcą tylko opowiedzieć. A mężowie najczęściej przechodzą do działania i mówią, co z tym należy zrobić. Nie? I to na dodatek jak najszybciej zrobić, żeby sobie zdjąć kłopot. Tylko, że zobaczcie, żeby, żeby była możliwa empatia, my potrzebujemy rozumieć świat uczuć i potrzeb swoich i drugiej osoby. Czyli Umieć się spotkać z tym, co ważne dla siebie i z tym, co ważne dla drugiej osoby. To nie jest. Hmm. Chciałam powiedzieć, że to nie jest trudne, ale powiem inaczej. To jest proste, ale nie jest łatwe. Natomiast nagrodą za to jest po prostu bliskość, bezpieczeństwo, zaufanie, autentyczność i kontakt, za którym tak bardzo Wszyscy tęsknimy. Przypominam, że to jest szalenie ważne w życiu osobistym, bo nam to buduje relacje z dziećmi i z bliskimi, ale uwaga, jest to szalenie ważne w życiu zawodowym, zwłaszcza menedżerskim, ponieważ jest to tak zwany piąty poziom przywództwa. Empatyczny kontakt to jest piąty poziom przywództwa, w którym mówimy, że moja relacja z ludźmi jest oparta na więzi. Która jest dla nich bezpieczna. Kiedy ludzie są w bezpiecznej więzi, są zmotywowani do działania. Nikogo nie trzeba motywować, ani nie trz nikogo nie trzeba różgą i Mikołajem straszyć.